Siemanko, z tej strony Elio, Pateria Retro Fan. Wracamy na moim kanale do serii S-Hity. No, tą serię można troszeczkę też inaczej odczytać, ale tak brzmi ładniej. Za sobą mamy na razie 6 odcinków. 2 odcinki z S-Hitami z Avalonu, 2 z Mirażu, 2 z ASF-u. No i są to gierki, powiedzmy, które no nie spełniają oczekiwań gracza z takiego czy innego powodu, czy to gameplayowo, czy graficznie, czy ogólnie są do dupy. No wiadomo, te 3 firmy, które wymieniłem na początku lat 90. puszczały naprawdę świetne tytuły, ale z czasem zaczęli już za kasą biegać, wydawali wszystko, co popadło i trafiały się gierki naprawdę fatalne, które mieliście okazję już zobaczyć w tych odcinkach. Dzisiaj weźmiemy się za kolejną firmę, a mianowicie Stanbit. Jest to firma, której firmę, no wydawca gierek, pisacz gierek, której nie znałem za bajtla. Możliwe, że coś tam mi się przewinęło od nich, ale nie pamiętam tego. Jest to firma, która wydawała gierki w 94 i 95 roku, więc to jest okres, kiedy Atari już praktycznie upadało, kiedy to ja w 94 roku już marzyłem o Amidze 1200, a w 95 rodzice kupili mi peceta, także już Atari nie. Z tymi gierkami od Stanbitu mam styczność dopiero teraz, po latach, jak prowadzę kanał. Z tego, co twierdzi Atari Mania, tych gierek jest 7. Jest 7. Jedna jest naprawdę fajna, zacna, jest to przygodówka point and click Alpha Boot, którą sobie grałem swego czasu, nie udało mi się przejść, nie korzystałem z opisu, może do niej wrócę, może pokażę jakiś walkthrough na kanale. Jest tam też gierka strategiczna Ardeny, średnia graficznie, ale ja strategię lubię, może się też zainteresuje, może będzie warta pokazania. No a reszta gierek jest raczej dyskusyjna. I dzisiaj 3 gierki, które uważam za naprawdę słabe, sobie zobaczymy. Ale jakie to będą gierki, no to po cięciu. Pierwszą grą w dzisiejszym zestawieniu jest Deadland. Ale zanim jeszcze zaczniemy, to taka drobna informacja. Znalazłem przypadkiem, bo nie znałem wcześniej, bardzo fajną stronkę retrostories.pl. retrostories.pl. Szukałem informacji o Deadland. Wpadłem na tą stronę i okazuje się, że są tam najróżniejsze gierki poopisywane i są tam między innymi też takie zeskanowane wycinki z czasopism komputerowych, między innymi z Top Secretu, jak widzicie, w którym właśnie była opisana gierka Deadland. Także polecam tam zerknąć, może coś ciekawego znajdziecie. Mi, powiem szczerze, przed tym odcinkiem nie chciało się przeszukiwać segregatorów z Top Secretami, tym bardziej, że nie wszystkie mam i szukać tej gierki. No prościej jest w ten sposób. Dobra. Ten artykuł o tej gierce napisał Kaczor. Przede wszystkim narzeka na to, że musiał mieć oryginał, że do tej gry nie została dołączona żadna instrukcja. Musimy się totalnie domyślać, o co w gierce chodzi, a jedyna jakaś taka wkładka, jakaś taka karteczka, która znajdowała się tam w dyskietce, czy w kasecie, bo właściwie nie wiem, z tą grą, to była tylko informacja, tutaj cytuję, bo jest cudzysłów, Fire powoduje szczał. I tyle było dołączone do gierki. I tutaj Wam kawałeczek przeczytam, 10 sekund. Nasz bohater, chyba jakiś android, chodzi sobie po powierzchni jakiejś planety. Z giwerą zawsze gotową do strzału. Chodzi sobie po podziemnych korytarzach, chodzi, a ich końca nie widać. Przeszkadzają mu w tym latające ptaszyska, chyba bo machają skrzydełkami, strzelające czołgi, poskakujące piłeczki i pełen zestaw atrakcji. No po takim opisie, to ja już jestem średnio zachęcony, jeżeli skaczące piłeczki nam przeszkadzają. No te ptaszyska to powiedzmy jeszcze, czołgi jak najbardziej, ale skaczące piłeczki to już słabo. Grę Kaczor porównał do misji, co jak za chwilkę zobaczycie, no jest mocnym przegięciem. No i generalnie gierka została oceniona tutaj w tej rubryczce tam na dole, może słabo widzicie, ale tak. Tu jest po kolei, to jest tak, taka okejka, czyli grywalność na 8. Nie wiem, czy to jeszcze były, czy jeszcze były czasy, jak ich tam podpłacali, że im wysłali gierkę, to było na zasadzie, wysyłamy Wam gierkę, to macie dobrze o niej powiedzieć, ale ocena jest 8. Myślenie, taki znak zapytania na mózgu jest 2, muzyka jest 7 i grafika jest 6. No tutaj screena widzicie takiego z daleka, no to jeszcze jako tako coś tam wygląda, no ale zobaczcie, jak wygląda gra w rzeczywistości. Zanim odpalimy Atarynę, to przepraszam, bo ostatnio mi zwrócono uwagę w komentarzach, że słychać szum na moich filmach czasami, no ale niestety tam napierdziela wentylator, bo jest po prostu duszno. No, odpalamy Atarynę. I pierwszą gierką, którą sobie zobaczymy, będzie Deadland. Jak widzicie, używam A8 Pico karta. Wciskamy return.
Tutaj będzie błyskawicznie załadowane, proszę bardzo, już dekompresja. Na początku jeszcze będzie takie zasadnicze pytanie. Dobra, zaraz wam powiem. Unlimited energy? No. All weapons ready? Kurde, nie sprawdzałem, bo się podobno spacją sprawdza pistolety. To sobie włączymy na wszystkie pistolety, zobaczymy jakie będą. Ok, dajemy Y, bo zaczyna się od rzucania nożem. Damy sobie Y i teraz podstawowe pytanie. Czy chcemy wersję mono czy kolor? Bardzo często w komentarzach pisaliście mi takie rzeczy, że pewne gierki wyglądały brzydko w kolorze, ponieważ twórcy pisali je na monitorach monochromatycznych, zielonych, brusznowych i tak dalej. I tam se tak kumali, żeby to dobrze wyglądało. Ale mamy 94 rok, więc... Chyba telewizor kolorowy to był. Na razie damy C, a potem ją jeszcze raz włączymy w mono. Dobra, dajemy C, bo chcę wam pokazać, jak to po prostu wygląda wspaniale. Dajemy C. No i mamy Deathclan. Napis jeszcze taki, powiedzmy, ok. No, kolorystycznie bym to inaczej dobrał. Mamy jakąś taką wodę, od której się to wszystko odbija. 94 rok, Stanbit. Zaczynamy. Nacisnęliśmy Fire. No i popatrzcie na tą rzeźnię. Co tu jest namalowane? No, aha, i nie możemy stać, bo on wtedy cierpi. Coś tam go trafia. No, łazimy takim gościem. Czekajcie, zabijemy tego stworka tylko latającego. Tego ptaka, o którym było właśnie w Top Secrecie. Łazimy takim gościem. No, całkiem fajnie tak się obraca. Widać, że jest taki barczasty troszeczkę, tak jak Robocop się obraca. Jakąś tam giwerę trzyma. Mamy standardowo rzucanie takimi mieczami. No, bo w przyszłości na obcych planetach chodzi się z mieczami. Ale czekajcie, spacja... Wow, to tego nie wiedziałem, nie sprawdzałem nigdy. Mam jakiś taki laserek. Jeszcze raz spacja. Szkoda, że się nie rysuje, jaką broń używamy. Teraz mamy taki laserek. Jeszcze raz spacja. I nóż. No to za bardzo nie ma wyboru. Taki sikający laser, jakby to było pionowo, to jakby siki leciały. I tutaj taki. Dobra, zostaniemy przy nożu, tak jak było na początku. No i chodzimy takim gościem. No niby taka misja, no bo to z prawej strony tutaj można by rzec, że to takie opony właśnie z misji, ale cała reszta, w ogóle popatrzcie, to jest jakiś taki, nie wiem, różowo-pomarańczowo-niebiesko-białe drzewo, na którym są strzelające jakieś działa. No te działa ok, ale kolorystycznie jest to fatalnie dobrane. Energia nam schodzi błyskawicznie, widzieliście, dostałem jednego strzała od tego działa. I momentalnie jeden chłopek nam się tam skurczył. Ten chłopek tutaj też z boku, no tak dyskusyjnie namalowany. No i generalnie chodzimy... To czekajcie, może jednak poszczelam tym drugim. Zobaczymy, jak to szybko załatwia. No i chodzimy sobie po tej bazie. Tutaj jedna rzecz robi takie delikatne wrażenie, jak już mamy znaleźć jakiś jeden, jedyny plusik w tej grze. Czekajcie, wyciągamy to. Ciulia go szybko rozwaliło. No to powiem wam, że dobra ta spluwa jest. Tutaj sobie spadniemy na dół, skacze nawet dynamicznie, bo na przykład... O, i tu są te skaczące piłki w ogóle. Tu się odbija piłka, nie? Mnie na przykład strasznie rozwala w gierkach na Atari, czekajcie. Strasznie mnie rozwala to, że na przykład w takich typowych... I kucamy! Kucnąłem o 2 mm, ale już mnie nie trafiło, ale tylko tyle kucę, nie? Mnie rozwala w gierkach na Atari, że postaci bardzo... Postaci powiedziałem, ja nie lubię, jak się mówi postaci. Postacie! Postacie się powinno mówić. Jak postacie spadają skądś i lecą, wiecie, tak o... Jak na Księżycu, nie? On tutaj się tak w miarę rusza, nie? No i tutaj już widzieliśmy na poprawie stronie jakieś tam mury, jakieś tam... I teraz wam pokażę to, co takie delikatne wrażenie na mnie robi, jak już mam znaleźć plusiki. Popatrzcie, skoczę teraz na tą kładkę. Popatrzcie, jak ta kładka zareaguje na mój skok. Dziu, patrzcie. Dziu, tak się delikatnie ugina. No taki... I wdepłem w jakieś gówno w ogóle. To jest... Ja początkowo myślałem, że to się zbiera, a to się nie zbiera. To się nie zbiera. Jeszcze pan tutaj parę pokaże. No jest winda jak w misji. No taka... No jest inspiracja, że tak powiem. Jest inspiracja. O, widzicie, tutaj taka jakby ósemka stoi. Ja to rozciulam. Nie da się rozciulać tego. Nie da się rozciulać. A nie można w to wdepnąć, bo się ginie. To czekajcie, ja tu tylko... I to mnie wnerwia w gierkach na Atari. Jeżeli stoicie przy przeszkodzie i próbujecie podskoczyć, ja trzymam w lewo i skok, to on se nie zrobi w skoku. Musimy odejść. Ale rozdupcyłem go tym działem. I jedzie czołg, patrzcie. I naboje. Naboje lecą... no bo wiadomo, czołg... Szczera takimi nabojami, co lecą przez 5 minut. No i tutaj tak jest. No i popatrzcie, kolejne jakieś tutaj windy, kolejne jakieś platformy. Ja już prawie nie żyję. Jakieś kuleczki. Jest taki niby fajny efekt, że przechodzimy za tym, nie? Patrzcie, takie przejście za. No mamy kolejną windę. To zjedziemy aż zginę, zobaczycie game over napis, bo tu już mi ostatni hipek został. No tutaj znowu taki klimat jak z misji, bo tam pod końcówce właśnie skakaliśmy po platformach, na których tam trzeba było się... Na których trzeba było się tam odbić, używając chyba miny, co nie? Tak to było w misji właśnie. No to taki podobny klimacik.
Przejdę jeszcze tam kawałek dalej. No ale graficznie gierka leży. Głównie kolorystyka tutaj po prostu psuje wszystko. Ten pomarańczowo-różowy z niebieskim, no wygląda to kurde źle. Popatrzcie na tego czołga teraz, jak jeździ na tle właśnie tych murków. No kaszana totalna. Sprite'y powinny być w innej kolorystyce. To jest podstawa, żeby się nie zlewały z tłem. To ostatnio mówiłem przy okazji tej takiej gierki. No zapomniałem, jak się nazywała. Fire and Ice, tak? Fireland Ice, coś takiego, pamiętacie? Pokazywałem, co było o tych chłopaków, co dema robią. No nie powinno tak być. Nasz bohater, tak jak w misji akurat był fioletowy. No okej, ale tutaj też powinien być w innym kolorze. No wygląda to do dupy. Dobra, zabijemy się, wchodzę na to coś. Kładki się uginają, przynajmniej fajnie. O, tak się popatrzcie, jak na pianinie guziki się wciska, nie? O, i rozdób cyłowie. No, tak wygląda Deadland. Game over. 134 punkty zdobyłem, ale kupa, nie? Ale nie do kupa, ja daję 2 punkciki na 5, bo są gierki gorsze. Drugi fantastyczny tytuł, jest to gra Świat Olkiego. Też tutaj jest skan Top Secretu, recenzję robił Wiewiór. Natomiast tutaj tak delikatnie Wiewiór inaczej opisał, no tak delikatnie tylko, inaczej niż jest w samej gierce, bo jak wystartujemy gierkę, pojawia się taki no ekranik tytułowy, wiadomo, a potem takie dwa ekraniki z wyjaśnieniem, co się stało. Generalnie wróciliśmy na chatę, prawdopodobnie z pracy, byliśmy zmęczeni, walnęliśmy się przed telewizorem, odpaliliśmy telewizor, nagle błysnęło i jak błysnęło i się potem odbłysnęło z powrotem, że już widzieliśmy, no to znaleźliśmy się w jakimś dziwnym świecie. I całkiem przypadkowo, jak nas tam przerzuciło do tego świata, to pod nogami mieliśmy karteczkę. Podnieśliśmy tą karteczkę, a ta karteczka była podpisana przez Olkiego. I tyle. Sam Olki okazało się, że gdzieś tam spierdzielił do komnaty zapomnienia, schował się do szklanej kuli, to albo kula była duża, albo Olki był mały i poddał się hibernacji. No i my musimy ocalić tam siebie, żeby powrócić do naszego świata. Tam chyba te wszystkie ludziki musimy też ocalić w tej gierce. A żeby to zrobić, to musimy znaleźć Olkiego. No nie wiem, czy tą kulę rozbić, rozhibernować go, czy coś. No musimy go znaleźć. Musimy go znaleźć. Tutaj też Wam kawałeczek przeczytam. Wszędzie fruwają małe, trzepoczące skrzydełkami stworzonka. Latają jak śnięte to w jedną, to w drugą stronę, wznosząc się i opadając. Ponadto przeszkadza mnóstwo robactwa. Łazi to po ziemi i plącze się pod nogami. Jednak żeby było prościej, oczywiście... No tak dziwnie napisałem. No nieważne. Mamy energię, która w błyskawicznym tempie, jak to pisze Wiewiór, ucieka tutaj. Na szczęście jest dosyć dużo żyć, więc całkiem można, powiedzmy, kawałek daleko dojść. I tutaj jest taka dziwna rzecz napisana. Gra nie wyróżnia się za bardzo grafiką, no to fakt, przyznaję. Natomiast posiada pewien plus, czyli to, że niebo jest niebieskie. Tu mnie gościu zdziwił, bo niebieskich niebów to na Atari jest sporo. Na przykład popatrzcie na Włócze Kija. A niebieskich niebów to brakuje na Commodore, gdzie są fioletowe nieba. Także bez sensu to napisał. Gra została oceniona na 6. Używanie mózgu na 5, no bo tutaj musimy znaleźć jakieś przedmioty, używać. Muzyka na 8 i grafika na 7. Dobra, zapraszam na to cudeńko. Drugą gierką jest Świat Olkiego, ale tutaj nastąpiły pewne problemy. Nastąpiły pewne problemy, ponieważ na moim Atari 65X, które dostałem od tatusia mojego w 90 roku, gierka się zawiesza. Po prostu wyskakują jakieś... Wchodzi te takie wprowadzenie, wszystko ten... A jak już chcę odpalić gierkę i zamiast się pojawić nasz bohater, to się jakieś beboki robią na ekranie i nie działa. No to stwierdziłem, że... Wisi mikrofon dobrze? Że odpalę Wam na emulatorze. Dwie będą z fizycznego sprzętu, jedna na emulatorze. Odpaliłem emulator, no i w miejscu innym niż dom działało. A u mnie na moim PC-cie, po odpaleniu Altiry, nasz główny bohater jest bez głowy. Tak jakby był zrobiony z dwóch sprite'ów, i tylko się dolny sprite, to nie będziemy dupą chodzić, nie? No to stwierdziłem, że przecież mam drugą Atarynkę, także już podpiąłem Atari 800XE. Odpaliłem już wcześniej, żeby nie było cyrków przy nagrywaniu i chodzi Olki, ale to, co piszą o 800XE, że tam jest coś z tym układem graficznym, no to chyba coś w tym jest, bo jakoś tak się inaczej kolorystycznie pewne rzeczy robią, ale to sobie sami zobaczycie, nie będę podpowiadał. Uważni widzowie zauważą. Odpalamy Atarynę. Ale ona jest czyściutka, ładna, pięknie mi to wyszło, dobra. Widzicie różnicę delikatną? No. Zjeżdżamy sobie na Świat Olkiego. Enter. Tu jest jeszcze taka rzecz, którą zauważyłem na A8 Picokarcie. Jak miałem Świat Olkiego napisane przez ŚŚ, to tutaj wyświetlało z bebokiem i po naciśnięciu retur napisało, że nie. Że nie odpali gierki. Także chyba nie może być polski liter. Unlimited Energy. No.
Tu wam daję celowo nóż, żebyście zobaczyli, jak ta energia spierdziela w tej gierce. No i tutaj mamy tą historyjkę. Wracamy, telewizor, błysk, karteczka, olki, hibernacja, tutaj hibernacja, kryształowa kula. Twój los zależy. Splułem się. Nie przełknąłem przez śliny na czas, nie? Spóźniłem się trochę z przełknięciem. Dobra, twój los zależy tylko od ciebie. Dobra. No i tutaj już się wszystko pojawia, nie? Już mamy zamek, tam się jakieś beboki robiły na tamty. O, i ma głowę, na emulatorze nie miał. To jest nasz główny bohater. Dobra, faję wciskamy. No i tak. Jest inaczej się kolorystycznie robi na tym komputerze. Inaczej to wygląda. Znaczy, że nie jest źle, ale inaczej, nie? No i to jest nasz Olki, chodzimy naszym Olkim. Ma takie buty, jak on chodzi, takie długie, to one wyglądają... Jak się nazywał ten, co siedział przy królu i gubka zgrywał? Błazen, ale był taki znany błazen polski. I zapomniałem teraz przez was, ale to mi przypomnijcie. No to on nosił właśnie takie buty, takie, takimi czubami. No to on wygląda podobnie. Kurde, zupełnie inaczej kolorystycznie wygląda emulatorze. Ten komputer inaczej kolory generuje, ale to i tak nic nie zmieni. Dobra, no i jesteśmy tym naszym bohaterem i sobie chodzimy. Fajer, jak wciśniemy, to wchodzimy do tych kieszonek na dole i tutaj możemy sobie przedmioty, jak już mamy jakieś zebrane, to używać, a właśnie też fajery mnie tam wkładamy. No i tak, pokażę wam teraz, jak schodzi energia, jak wygląda zwiedzanie tutaj okoliczności pobliskich przyrody. No są takie... Inaczej, jeszcze się wrócę. Bo w dużej ilości gier na Atari jest tak, że naszymi przeciwnikami są obracające się sześciany, skaczące trójkąty, albo latające na lewo i prawo sprężyny. No to tutaj przynajmniej mamy no coś, co przypomina jakiegoś... Widzieliście, jak energia zdupczyła? Ten stworek przypomina takiego, co się go też je, jest zielony. Kiwi. Kiwi przypomina, no i jakąś tam roślinkę mamy. No przeciwnicy, powiedzmy, jako tako, nie? Tutaj w ogóle nie lubię też takich rzeczy. Popatrzcie, domek jak... Uwaga! Będziemy liczyć kroki. 2, 3, 4, skok, 5, no tam 10 kroków, 10 kroków. Wchodzimy teraz do tego domku, wciskamy w górę, no jesteśmy w domku. No i mogłoby się wydawać, że to jest ten, tak trochę może zbliżyło, nie? Ale popatrzcie. Taki mały domek, a patrzcie, ile ma pokoju. Tak sobie idziemy. Tutaj chodzi jakiś taki, nie wiem, ale bardziej stworka przypomina niż sześciany. I sobie idziemy. Tutaj jest jakiś pokój, może modlitewny, bo jest krzyż. Ale idziemy dalej. Idziemy. Tutaj ta tabliczka, tak jak było w Shreku jedynce, nie? Beware of Ogre, tam pisało. No i tak latają jakieś takie... No... Nietoperz, nazwijmy to nietoperzem, ale tak nie za bardzo. Taki prawie nietoperz, dobra. No i patrzcie, przeszliśmy już 73 pokoje, wychodzimy z domku i jesteśmy kawałek dalej. No, ale okej, może taki... Może ten dom był w głąb po prostu. Może był w głąb. O tym nie pomyślałem. No i popatrzcie, przeskoczę. A przejdę, patrzcie teraz na te kreseczki energii. Przejdę sobie teraz przez ten... Patrzcie. To jest błyskawica. To jest moment. A te skakanie to też trzeba tak dosyć wyliczyć, bo naprawdę szybko kosi, nie? No i to jest to, co mówiłem w przypadku Deathlandu. Patrzcie, no to mnie wnerwia na Atari. Patrzcie. No grawitacja księżyca, nie? No bez sensu kompletnie. A on jest na Ziemi, ewidentnie. Nie jest na Ziemi. On jest w dziwnym świecie. Tutaj, o, to wygląda z dupy. Na emulatorze to był bardzo kolorowy pokój z tymi, ja to nazywam taki pokój telewizyjny, że mamy same telewizory tutaj. Tutaj wygląda tak blado te kolory. O, inaczej generuje kolory ten, do tej następnej gierki podpinamy 65X. Nie, brzydko generuje. No, tu było tak bardzo kolorowo. Dobra, idziemy. No i tak sobie chodzimy, unikamy tych anemicznych nietoperków, które sobie tak latają taką sinusoidą w powietrzu. Tutaj jakiś taki krokodyl na stojąco łażący, ale jakiś taki pokurcz. Tutaj nie wiem co za kartofel. No i tak se chodzimy. To chcę dojść do jednej rzeczy, żeby ją podnieść, żeby wam pokazać. Tak se chodzimy, no nudą wieje przestrasznie. No i mamy kill-off, Stajemy na kill-offie, naciskamy fire, on go tam bierze. Kill-off w bardzo dobrym stanie, może nam się uda mi rozdupcyć jakąś ścianę. No i tutaj to już jest moment, w którym się po prostu zniechęciłem, bo obeszłem na nieśmiertelności. Obeszłem wszystkie te komnaty, wszędzie gdzie były jakieś takie właśnie mury, stawałem, naciskałem ten kill-off i nic się nie działo. A jak ja potem mam wracać 546 komnat w drugą stronę, to ja się po prostu irytuję, jak ta energia zdupcza, ja się po prostu irytuję. Nienawidzę takich komnatówek, gdzie nie dość, że trzeba szukać jakiegoś bezsensownego miejsca do użycia przedmiotu, no bo jak ściana, to ściana napisali. To tutaj nie. No zajmuje to czasu w cholerę, takiego głupiego kombinowania. Powinno być na przykład, jak wchodzi się w jakieś pomieszczenie, było to w jakiejś grze, że na przykład jesteśmy gdzieś i
O, widzisz rozdupcającą się ścianę. No i wtedy logiczne, że musisz użyć kilofa. A tutaj po prostu chodzimy na pałę i szukamy. No i tak chodzimy i skaczemy i wolno spadamy. Gra jest totalnie do dupy. Graficznie wygląda po prostu śmiesznie. O, niestety nie udało ci się odnaleźć szklanej kuli. Graficznie wygląda po prostu śmiesznie. Teraz tak poważnie. Przez takie gry End. Przez takie gry śmiali się z nas do rozpuku komodorowcy. No wygląda ta gra... Wygląda strasznie, no fatalna grafika, nudna totalnie, jeżeli chodzi o grywalność. Dramat, no. Ostatnią, trzecią gierką jest Technoid. Od Stanbitu oczywiście. Jak tutaj wlazłem na Atari Manii, jak widzicie, odpaliłem sobie Technoida, w sensie kliknąłem tam, żeby mnie przeniosło, no to zobaczyłem takiego screenshota z gry, który wygląda jak TOS w Atari ST. Jest też ten taki czmiel tutaj, jest ten taki charakterystyczny pulpit. No podjarałem się troszeczkę. Patrzam tutaj, rodzaj gry breakoutowo-pongowa. No czyli coś jak Arkanoid. Generalnie, nie żebym był jakimś fanem takich gierek, ale czasami lubię się odmurzyć, sobie podbijać piłeczkę. Arkanoid jest w ogóle genialny, to jest świetna gierka. Więc mówię, czemu nie? No odpaliłem. No i zobaczcie, jak prezentuje się Technoid gra. 65 ponownie podpięta, odpalamy i ostatnią gierką jest Technoid. Powiem wam, że w Arkanoidzie, tym takim oryginalnym Arkanoidzie, podoba mi się strasznie to, że gierka jest niesamowicie kolorowa. Są oczywiście plansze, które są takie dosyć nieczytelne podczas grania, źle się na nie patrzy, bo tła są takie, wiecie, jakieś wzorki porobione i te kolory, i te piłeczki, to się tak... Bo to jest Stanbit, to się tak wszystko na siebie nanosi i nie potrafiłem się czasami odnaleźć, skoncentrować się, gdzie jest piłka przez te tła, ale generalnie gra jest bardzo fajna. Fajne jest takie zrobić duże napisy, to jest fajna prezencja. Ale generalnie gra jest kolorowa, bardzo ładna. No a zobaczycie, jak wygląda próba właśnie Arkanoida ze Stanbitu. Ja wam jeszcze powiem, że jak się ma jedno oko, to te oko się robi takie ładnie wyspecjalizowane. Szersze kąty, większa ostrość, no bo musi robić za dwa. Także ja mam naprawdę dobre oko do kolorów, do ostrości. To taki tytułem wstępu. A teraz zobaczcie, jak wygląda start, jak wygląda Technoid start. Proszę bardzo, Arkanoid w wersji Stanbit for you Poland. Fire. Popatrzajcie na to. Dobra, mamy paletkę, mamy kuleczkę. Ja na początku, jak zacząłem grać, to na przykład te takie tutaj... Nie lubię tego słowa, te takie fioletowe kwadraciki, to ja myślałem, że to też trzeba je strącić, ale one są jednak wystrojem redakcji, także ich się nie strąca. Strącamy te inne. Zauważyłem też, że jest coś nie tak z mechaniką gry, jeżeli chodzi o odbijanie piłeczki. W Arkanoidzie, pogadam. W Arkanoidzie mieliśmy wpływ na tą piłkę taki dosyć mocny, jeżeli krawędzią paletki żeśmy odbili, to mieliśmy wpływ na to, w którym kierunku poleci piłeczka. Chcę wam to pokazać, ale gada mi jest ciężko, jak się gada. A tutaj tego nie ma, tak? Przynajmniej nie za każdym się razem udaje. Widzicie, odbiłem teraz przed chwilą prawą krawędzią poletki i w Arkanoidzie ona by poleciała bardziej w tamtą stronę, a ta wypruła w drugą. Wiecie, o co mi chodzi. Ci, co grali w Arkanoida, wiedzą. Nie wiem, czy mam teraz tyle samo zaparcia tutaj nagrywając, żeby wam ten poziom ogarnąć i pokazać, jak źle wyglądają następne, przynajmniej jeden następny. Ale to jeszcze chwilkę pogramy. No, gra wygląda fatalnie graficznie. Źle się w to gra. Jak człowiek ma te właśnie nawyki z Arkanoida, to irytuje się, denerwuje tym odbijaniem piłeczki, bo piłka nie leci tam, gdzie byśmy chcieli. Tu leci bonus teraz, nie? Ale nie złapaliśmy. Chciałem złapać piłkę. Bonusy są takie właśnie pierdzielne te. No i one są generalnie bardzo podobne do tego, które są w Arkanoidzie. No i nie złapię, bo lata 500 godzin spada bonus. Też nam się paletka rozszerza. No i w ogóle zginę bez sensu. Też nam się paletka... Nie, jeszcze nie zginę. Też nam się paletka rozszerza, też nam strzelać możemy. No jest to ewidentna taka... Podróbeczka Nie mam... Koniec taki na chipie. Jest to podróbka Arkanoida, ale jest po prostu fatalna. Fatalna graficznie. Grywalnościowo też się człowiek irytuje. No tutaj króciutko, nie będziemy grali. Jest totalnie do dupy. Tutaj dajemy... Nie, bo tym palcem nie mogę, bo jedynka wyjdzie, że fajda. Środkowym też nie mogę, bo mnie YouTube zablokuje. Jedyneczka tej grze. Do dupy jest kompletnie. Dobra, tyle na dzisiaj. Dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się. Hej.